Jak i ty możesz stworzyć takie oraz wiele innych różnych ciekawych filmów w aplikacji Canva i filmy, które później wykorzystasz na TikTok czy do innych kanałów social media. W tym celu bardzo pomocna okazuje się aplikacja Canva. Możesz ją pobrać na swoje urządzenie, bez względu na to, jaki masz system operacyjny, w sklepie App Store i Google Play jest dostępna aplikacja Canva i gdy masz tam już założone swoje konto, co okazuje się w pełni darmowe, to możesz tworzyć przeróżne projekty. Zobacz, przejdę sobie do strony głównej i można tworzyć projekty graficzne i filmowe, które są przeznaczone do mediów, prezentacje, filmy, materiały do druku, do marketingu, do biura i wiele, wiele innych. No i tutaj na samej górze wpisuję sobie chociażby TikTok. No i zobacz, jest możliwość szybkiego przygotowania filmu, zdjęć, reklamy. Weźmy pod uwagę ten film. I oczywiście może być tak, że szybko my nagrywamy film za pomocą kamery i później dostosowujemy taki film w aplikacji TikTok, ale znacznie więcej możliwości też możesz uzyskać w Canva i dzięki temu wyróżnić swój film. Czyli będziesz korzystać ze znacznie ciekawszych grafik, dodatkowych materiałów, innych animacji i w ten sposób sprawisz, że inni mogą właśnie Cię zauważyć, polubić, udostępnić itd. Są dostępne różne szablony, z których można korzystać, ale do nich później wrócimy, czyli na sam początek możesz utworzyć po prostu pusty szablon. I zobacz, że on chwilę się ładuje, od razu otrzymujesz propozycję dodatkowych narzędzi. Można je sobie tutaj zminimalizować. I zobacz, pojawiają się one wtedy, gdy klikasz tutaj na ten plusik po lewej stronie. Są dostępne różne szablony i można je wykorzystać, później dostosować. Weźmy pod uwagę chociażby ten szablon. I to zobacz, możesz przez chwilę zobaczyć, jak się on prezentuje i czy chcesz go wykorzystać. Jeżeli tak, możesz później zadecydować, jaka ma być długość tego slajdu, powiedzmy, bo tak to też można nazwać, że ten dany film składa się z różnych slajdów. I takie slajdy tutaj tworzymy, takie różne strony, jest kolejna strona i następna, oczywiście możemy dopasować kolor takiej strony i wiele innych elementów. Sobie tutaj już wróćmy i na przykład zróbmy tutaj plusik. Możemy tutaj wpisać hasło typu podróże i zobacz. Wyszukujemy, otrzymujemy konkretne propozycje. Tutaj musimy cofnąć, ponieważ doszło do jakiegoś błędu, więc wchodzimy tutaj sobie w elementy i dopiero wpisujemy te podróże, a nie w same szablony. I zobacz, przeglądamy różne, wszelkie, zarówno zdjęcia, grafiki, filmy, jak i audio. Możemy skupić się na konkretnych. Powiedzmy, że potrzebujemy grafikę dotyczącą podróży. No to wybieramy sobie taką grafikę i ją tutaj dostosowujemy. Możemy ustalić jej rozmiar, aby pasował, a jeżeli chcemy, aby była na całości, to możemy też dłużej kliknąć. Zobacz, jest opcja ustaw jako tło obrazu i dwukrotnie klikamy i możemy jeszcze minimalnie dostosować. Robimy OK. Dodajemy tutaj jeszcze kilka innych opcji dla tego zdjęcia, dla tego slajdu. Możemy tutaj wybrać sobie kilka ciekawych rzeczy, na przykład jaka ma być długość tego slajdu, ale też możemy wybrać pewną ciekawą animację. Może być to animacja, która właśnie będzie nam pasowała, ale tutaj nie będziemy mogli dostrzec, ponieważ tylko mamy ustawiony obraz jako tło, więc ono nie będzie nam tutaj się animowało, jedynie tutaj widzimy minimalnie się pojawia, czy chociażby w taki sposób, więc są takie pewne możliwości, ale im więcej tutaj elementów dodasz, tym bardziej ta animacja będzie miała wpływ na te elementy. Czyli na przykład moglibyśmy dodać tutaj pewien tekst. Dodajmy taki goły tekst. Możemy też oczywiście ustalić kolor takiego tekstu i wiele innych elementów, no ale zobaczmy teraz. Zobacz, również ten tekst jest przedstawiony w formie takiej animacji. No i gdy klikniemy sobie w kolejny slajd, to zobacz, możemy tutaj przejść do wielu różnych możliwości. Czyli wybieramy sobie te podróże i zobacz, wybieramy sobie filmy. I są przeróżne materiały filmowe, które możesz wykorzystywać, także możesz je skracać, możesz ze sobą łączyć i tworzyć naprawdę ciekawe rezultaty. Dzięki temu udało także i mi się przygotować wcześniej prezentowany na początku materiał, także i ty jesteś w stanie to zrobić, a jeżeli tobie udało się nagrać pewne materiały filmowe, to zobacz, pojawi się tutaj taka opcja, gdy klikniemy sobie ten przycisk, pojawi się tutaj bardzo ciekawa opcja dodania takich materiałów, czyli trzeba tutaj po prostu przejść do przesłane i prześlij multimedia i przesyłasz multimedia, na przykład materiał filmowy, który udało ci się nagrać, który przedstawia coś, wyjaśnia, może wtedy nagrywasz także siebie,
I dodatkowo tworzysz tutaj w Canva ciekawe slajdy, dodajesz ciekawe elementy, ciekawe grafiki, aby ten film jeszcze bardziej wzbogacić. I później, gdy wszystko jest gotowe, no to oczywiście wystarczy tutaj kliknąć sobie na włączenie też takiego filmu, aby dokładnie się z nim zapoznać, czy wszystko faktycznie działa i wygląda poprawnie. A gdy chcemy już go udostępnić, no to wybieramy tutaj, a następnie TikTok, czy też inne kanały social media, bo jest tutaj wiele dostępnych. Chociażby Instagram, czy też Twitter, bądź inne tego typu. Ale oczywiście my tutaj pracowaliśmy na szablonie przeznaczonym do tworzenia filmów na TikToku, który już jest o odpowiednich rozmiarach. Więc warto jest o tym pamiętać. Możesz tutaj tworzyć ciekawe materiały. Oczywiście, jeżeli chcesz wiedzieć znacznie więcej na temat Canva, to zapraszam także na moją stronę i jak się rozwijać. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to będę wdzięczny za polubienie, za komentarz i do zobaczenia z kolejnymi materiałami. Cześć!